Mamy niedzielę. Witam serdecznie na niedzieli z wujem. I zachęcam do wysłuchania kolejnego rozdziału z biografii, z autobiografii trenera Janusza Wójcika. Przypominam, że jest to materiał wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wreszcie nadszedł wielki dzień. Przylecieliśmy do Saragoscy, gdzie mieliśmy stacjonować. Od razu było widać, że coś jest nie tak, bo z lotniska jechaliśmy pod eskortą policji, a wokół naszego hotelu było tyle radiowozów, jakby na naszą część ściągnęli funkcjonariuszy z całej Hiszpanii. Nawet budynki rządowe nie są tak chronione jak był ten hotel. Rozdzielono pokoje. Ja z ulgą udałem się do swojego. Podchodzę do balkonu i widzę, że na dachu budynku na, naprzeciwko ktoś leży na dachu i celuje we mnie z karabinu. Padłem. Kiedy to zobaczył, podniósł się, a karabin miał już przy nodze. Patrzę, a ten skurwesyn do mnie macha. Ze strachem, ale się podniosłem. Okazało się, że to nie żaden z zamachowiec, ale jeden z ochroniarzy mający zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom igrzysk. O całym zdarzeniu opowiedziałem szefowi hotelu: Panie Wójcik, pan się nie boi. My nad wszystkim panujemy, uspokajał mnie. No wszystko fajnie, dziękuję, ale mogliście mi wcześniej o tym powiedzieć. Szkoda, że jeszcze do pokoju mi ten snajper nie wszedł, odpowiedziałem. Wsiedliśmy do autokaru. Patrzę na zawodników, a oni nie mniej przestraszeni ode mnie. Pojazd był obstawiony z każdej strony. Eskortowali nas policjanci na motocyklach w cywilu. Jedno ich łączyło mieli takie czarne, nieduże plecaki. Jak się później okazało. Trzymali w nich krótkie, szybko strzelające karabiny maszynowe. Poza tym cały czas leciał nad nami policyjny helikopter, krążył nad nami nawet podczas treningu. Z taką obstawą nie spotkałem się nigdy wcześniej i nigdy później. Zawodnicy codziennie trenowali, więc nie mieli czasu na głupoty. Nie pilnowałem ich jednak cały czas. Kilka razy pozwoliłem im pójść na plażę a także na basen by się trochę popluskali. Zawsze okazywało się, że ci, którzy są z nami na tym basenie, to również policjanci. Nie mogli mieć spluw na wierzchu, ale siedzieli sobie dookoła tacy, smutni z tymi swoimi plecaczkami. Ci dżentelmeni towarzyszyli nam dosłownie cały czas. Naprzeciwko hotelu była taka fajna kafejka, do której często chodziłem z Pawłem Janasem. Innymi ludźmi ze sztabu szkoleniowego. Tam popijaliśmy kawkę albo hiszpańskie brędy. Kiedy tylko przekraczaliśmy próg, zaraz pojawiali się turyści z plecakami. Może i dobrze, że nas pilnowali. Jeśli, oczywiście, były jakieś podstawy do obaw. W końcu wszędzie są jacyś banditos. Warunki hotelowe mieliśmy bardzo dobre. Pokoiki były skromne, ale nam w zupełności wystarczały. Ja na przykład byłem razem z Pawłem Janasem. Piłkarze nie narzekali na nieklimatyzowane pokoje, zresztą wiedzieli doskonale, że przyjechali tutaj grać w piłkę, a nie pławić się w luksusach. Jedynymi, którym to nie pasowało, byli amerykańscy koszykarze ze słynnego Dream Teamu. Stwierdzili oni, że nie będą mieszkali w wiosce olimpijskiej i zatrzymali się w innym hotelu. Poza tym, mało kto wie, ale oni jako jedyni nie poddali się badaniom antydopingowym. Zapowiedzieli, że jeśli ktoś będzie chciał, to na nich wymusić, spakują się i opuszczą Hiszpanię. Oznacza to oczywiście, że koksowanie było tam nieprawdopodobne. Nikt jednak nie zamierzał im podpaść, bo przecież koszykówka bez Amerykanów straciłaby zainteresowanie kibiców. Spaliśmy na trzecim piętrze w budynku wiosce Olimpijskiej. Śniadanie zarządziłem o 9.30. Nie chciałem chłopaków zrywać zbyt wcześnie. Wiedzieli też, że nie mogą za bardzo się najeść, bo będą zbyt ociężali na treningu. Ser, miód, dużo soków, to im było wolno. Tylko mi kurwa kiełbasy nie żreć, zastrzegałem. Pewnego razu jednak. Masażysta wraz z innym misiem nawalili sobie pełen talerz wędlin i innych niezbyt zdrowych rzeczy. Rozsierdziło mnie to strasznie. Kurwa, tak to sobie w domu kładź. Tutaj masz dawać chłopakom przykład. Wypierdalać z tym, albo zabiorę wam te talerze i półbach rozbiję. Zagroziłem. Co oczywiście przyniosło pożądany skutek, bo panowie w popłochu odłożyli tłuste żarcie. Na obiad jedli zwykle makaron, jakieś dobre kluski, ale też kazałem im brać przykład z innych sportowców. Popatrzcie sobie na nich, popatrzcie, jak są zbudowani. To rekordziści świata, wielcy mistrzowie. Idźcie i nałóżcie sobie to samo co oni. Wpierdalajcie to w tych samych proporcjach. Czy oni żrą tak, żeby się od razu zesrać? Nie. Więc wy też miejcie umiar. Radziłem moim misiaczkom. Po obiedzie i między treningami mieli czas na odpoczynek. Niektórzy prosili o zgodę na wyjście na plażę. Dobra, tylko się nie opalać, bo potem będziecie zdychać. Popływajcie, odpocznijcie przed treningiem, bo dam wam ostro w zapowiadałem. Potem oczywiście była kolacja, jakieś odprawy, na których mówiliśmy o rywalach mieli też czas wolny. Chłopcy mogli spokojnie wyjść na dyskotekę, w której bawili się Olimpijczycy. Zawsze wracali punktualnie. O 22.00 wszyscy mieli być w pokojach. Nie musiałem tego sprawdzać. Nie robiłem ani jednego obchodu. Panowie dokładnie wiedzieli, co mają robić. Byli niczym oddział wojskowy, zdyscyplinowany i gotowy do ataku. Najwięcej czasu spędziliśmy oczywiście w wiosce olimpijskiej. To były takie 3-4 piętrowe budynki, wystylizowane na hotel. Poza tym jakieś ścieżki spacerowe, kafejki, głównie można było się napić tam Coca-Coli. Mnóstwo zieleni, kwiatów, palm. Na plażę, ku naszej radości, były dosłownie dwa kroki. Z drużynami z innych krajów raczej nie mieliśmy kontaktów. Nie za bardzo zgadzałem się na to, bo nie chciałem, by moi piłkarze przy jakimś zgrzycie musieli kogoś znokautować. Za dziewczynami się jednak cały czas oglądali, bo, bo spaślaków żadnych tam nie było. Najładniejsze były oczywiście te beżowe. Za naszych chłopaków z kolei brały się polskie judoczki. Szczególnie potężna Beata Maksymow która miała ciekawy sposób na łapanie kontaktu z piłkarzami. Otóż przygotowywała takie specjalne woreczki z wodą i czekała na nich na balkonie. Kiedy przechodzili, rzucała w nich tymi pociskami. Chłopaki wkurwiały się niesamowicie i szukały sposobów na rewanż. Wiedzieli, że z Beatą szarpać się nie mogą, bo jakby którymś pierdolnęła o ziemię, to by zakończył udział w igrzyskach. Ale na przykład, jak przyniosła sobie do stolika jedzenie, to wystarczyła chwila nieuwagi, żeby jej to zapierdolili i gdzieś schowali. Innym razem oblali ją całym kubłem zimnej wody. Moi piłkarze nie bardzo mieli czas, żeby wychodzić na imprezy. Oczywiście, jak byliśmy już w Barcelonie, wybrali się na dyskotekę taką zorganizowaną specjalnie dla olimpijczyków. Kontakty ze dziewczynami mieli. Ale raczej żadnego seksu, bo po prostu nie było gdzie. Na imprezy od czasu do czasu im zezwalałem, bo siedząc cięgiem przez prawie miesiąc w hotelu, po prostu dostaliby szajby. Kilka razy postanowiłem ich sprawdzić. Wiedziałem, gdzie w mieście są te dyskoteki, więc zabierałem któregoś ze współpracowników i wychodziliśmy z wioski olimpijskiej. Od razu obok materializował się radiowóz. Szybko się z niebieskimi dogadałem i zamiast wytaksówkę wsiadaliśmy w radiowóz właśnie, który dowoził nas tam na miejsce imprezy. Policjanci grzecznie czekali, aż opuścimy lokal. W samej dyskotece nie działo się nic budzącego niepokój. Moi chłopcy byli grzeczni, jak harcerze. Zresztą uważałem, że należy im się chwila wyluzowania, bo ciągle jechali na stresie. Ale szeptali między sobą cały czas. Dziwili się, jak ja sobie to załatwiłem, że czeka na mnie transport. Tymczasem oni muszą sobie organizować powrót na własną rękę. Nie miałem żadnych problemów z dyscypliną, ale inni polscy sportowcy to nie byli już tacy wzorowi. Na przykład bokser Dariusz Snarski, pseudonim Snara albo Małpka. Wiąże się z nim pewna ciekawa historia. W naszym sztabie zadzwonił telefon. A człowiek po drugiej stronie poinformował, że Snara trafił do olimpijskiego aresztu. Zapytano, czy ktoś może przyjść i go odebrać. Zgłosiłem się na ochotnika. Poszło o to, że Snarski został oszukany w jednej z walk. Rozżalony wypił trochę za dużo brandy i zaczął rozrabiać. Próbował walczyć na terenie wioski. Dali mu odpocząć w areszcie. Poszedłem po niego spokojnie, odprowadziłem do pokoju. Był mi potem bardzo wdzięczny. Zresztą jest do dziś i na pewno się nie obrazi, jeśli wspomnę tę historię. A co do brendy, waliliśmy często i chętnie. Wiadomo, że nie można było doprowadzić się do stanu upodlenia, ale dwóch albo trzech szklaneczek sobie nie odmawialiśmy. Nie przesadzaliśmy zbytnio, ale członkowie innych ekip, jak najbardziej tacy skandynawowie, na przykład, naprawdę ostro dawali wpalnik. Raz o ósmej rano zobaczyłem pod hotelem trzech kompletnie zdojonych gości. Leżeli obok siebie na chodniku, idealnie równo, cholerne pedanciki. To zdaje się, byli jacyś żeglarze. Widać, złapali dobre wiatry i popłynęli za daleko. W każdym razie pojawił się ktoś z obsługi, pobudził delikwentów i zaprowadził do hotelu. Na igrzyskach zawsze rano, na naradzie, spotykaliśmy się z wykaziem górskim. Schodziłem z nim do takiego pokoiku, gdzie siedzieli lekarze. Wyjmowaliśmy flaszkę i na dobre rozpoczęcie dnia piliśmy po kieliszku. Popijaliśmy to napojem izostar. Pięknie kopało. Zaciekawiło mnie raz, co jeden z lekarzy ma w swojej walizeczce, z którą się nie rozstawał. Otworzył ją, wysypały się jakieś papierki. Okazało się, że walizka była wypchana prezerwatywami. Ważyło to z 30 kg. Chodziło o to, żeby Olimpijczycy jak będą chcieli podymać, mieli zabezpieczenie. Panowie, to myśmy tutaj przyjechali na konkurs zdymania czy grać w piłkę? zapytałem Kazia i lekarza. W piłkę pogramy tak czy siak, a dymanie rzecz ważna, odpowiedział Kazio. Zresztą, gdy zaglądaliśmy porankami na plażę, to cała zasypana była opakowaniami po kondomach. Okazało się, że wieczorami sportowcy schodzili się na tą plażę regularnie. I dymali. Cóż, jak widać dla chcącego, nic trudnego. Po prostu barceloński burdel. Jestem tutaj. Jestem na otwarciu Igrzysk Olimpijskich. Ja, Janusz Wójcik. Dotarłem do tej pierdolonej Barcelony, więc możecie ze mnie strąbę zrobić i w nią pocałować. Tak w duchu mówiłem do wszystkich, którzy we mnie i w moją drużynę nie wierzyli. A takich było sporo. Niech za przykład posłuży informacja, że kondomy z pzpn zaplanowały start polskiej ligi jeszcze w trakcie igrzysk. Nie było jednak tak, że ucieszyłem się samym wyjazdem do Barcelony. Nie należę do skromnych ludzi i od początku mówiłem, że jedziemy po medal. Wbijałem chłopakom do łbów, że mamy walczyć o najwyższe trofea. Podczas ceremonii otwarcia szedłem w pierwszym szeregu, zaraz za chorążym. Panowała, podniosła atmosfera. Wszystkie ekipy zebrały się na środku stadionu, a na koniec był taki pokaz sztucznych ogni, że zdawało się, że stadion zaraz pierdolnie. Taki pierwszy maja, tylko do potęgi. W polskiej ekipie doszło do zgrzytu, bo miśki z PZPN-u, czyli Heniek Loska i Kazio Górski, bardzo pragnęli iść razem z defiladą sportowców. Kiedy jednak się dowiedzieli, że ja będę w pierwszym rzędzie, to dosłownie chuj ich strzelał. Starym dziadom Lansu się zachciało. Na szczęście przytomnie zareagował Piotr Nurowski, ówczesny szef Komitetu Olimpijskiego, który cwaniaczko kazał wypierdalać na trybuny tam, gdzie jest ich miejsce. Igrzyska otworzył król razem z szefem mkol -u. Później nastąpiła wymiana pamiątek. Ja oddałem komuś swój kapelusz, a jakiemuś śniademu zabrałem myckę. Chodziłem w niej do końca ceremonii otwarcia. Na szczęście nie musiałem wracać w slipach. Na oddaniu kapelusza się skończyło. Piłkarze trzymali fason i twardo bratali się z zawodnikami z innych narodów. Udzieliłem im specjalnej dyspenzy. Dziś możecie, ale pamiętajcie, że od jutra będziecie musieli ich napierdalać. Nie będzie litości i golimy frajerów. No a potem przyszło najważniejsze, czyli mecze nie dojdą z obecnej reprezentacji Polski, mówię, czytajcie uważnie i płońcie ze wstydu. To, co działo się w Barcelonie, przeszło do historii i wy przejdziecie do historii, ale za sprawą własnej nieudolności. Panowie, kiełbasy do góry i golimy frajerów. Tak jest, panie trenerze. Właśnie wtedy zacząłem używać tego słynnego już teraz zdania motywacyjnego. Zawodnikom to pomagało, a podczas igrzysk okazało się znakomitym kopem do walki. Moje przygrywki na skrzypcach są wam doskonale znane, a piłkarze nauczyli się ich niemal na pamięć. Wiedzieli, że nie będzie tak, że otworzymy paszczę, żeby przyjąć kiełbasę. To oni mają nam zrobić dobrze. Do dziewczyn mówi się często po kilku głębszych: cura, zakisić ci o góra? No to ja wykorzystywałem to w dopingowaniu chłopaków. Chcecie, żebyśmy wam zakisili o góry? Tak kazałem, żeby mówili do rywali. Nawet jeśli nie znali polskiego, to na pewno wiedzieli o co chodzi, a nasi kisili każdego. Zaczęliśmy od meczu z Kuwejtem i nie było możliwości, żebyśmy go nie wygrali. Jedyną niewiadomą było to, ile razy będę biegał do linii i poganiał chłopaków, żeby dalej strzelali. Ale nic złego nie mogło nam się przydarzyć mimo że graliśmy w temperaturze ponad 40 stopni. Raz tylko się wkurzyłem nie na żarty. W ostatniej minucie mieliśmy karnego, a do piłki wyrywał się Mirek w wali Choć nie był do tego wyznaczony. No i przestrzelił. Zawołałem go do siebie. Miruś, tak to może strzelać, ale z procy w wujka. Grzmiałem, choć mecz już był rozstrzygnięty. Ostatecznie wygraliśmy go 2-0 po dwóch trafieniach Juzia. Problemy miały się zacząć później. Kolejnym meczem grupowym było starcie z Włochami. Wiedzieliśmy, że ten, kto wygra to spotkanie, na pewno awansuje do fazy pucharowej. Włosi, mistrzowie Europy w tej kategorii wiekowej, wraz z Hiszpanami byli faworytami igrzysk. Przymierzano ich do meczu finałowego. Ich trenerem był słynny Cezarem Maldini. Grali pod ogromną presją. Przed meczem powiedziałem chłopakom, że mają cały czas wywierać presję. Macie zawinąć im ten makaron na uszach i przejechać im po nich, kiełbasy do góry i golimy ich. Piłkarze wyszli więc na boisko tak naładowani, że od początku siedli na rywali. Szybko padł pierwszy gol dla nas: po atomowym strzale Józkowiaka. Józio tak kropnął, że włoski bramkarz tylko się schował, żeby mu łubanie urwało. Jedziemy z nimi dalej, krzyczałem do chłopaków, a oni idealnie się do tego stosowali. Włosi przez długie minuty nie wychodzili ze swojej połowy. Zaraz po przerwie walnęliśmy im kolejnego gola, a oni obalili się na murawę tak, jakby ich Tyson strzelił. Wkurzał mnie tylko Grzesiek Mielcarski, który zmarnował dwie setki. Grzesiek, kurwa, jeszcze raz nie trafisz, a wygonię cię z tego boiska darłem się na Mielcarskiego, co przyniosło skutek, bo chłopak się w końcu opamiętał i pod koniec strzelił gola na 3-0. Jak ci Włosi płakali, trenerzy i dziennikarze łapali się za głowę, kazałem tłumaczowi, by im powiedział, że to najmniejszy wymiar kary, bo mogliśmy wygrać z 6-0. Kiedy ochłonęli, zaczęli nam gratulować. W szatni zapanowała radość, ale też bez przesady, bo przed nami były kolejne mecze. Wyjście z grupy mieliśmy już pewne, ale nie myśleliśmy nawet o tym, że możemy przegrać najbliższe spotkanie z USA. Tym bardziej, że jeśli zajęlibyśmy drugie miejsce w grupie, to w dalszej fazie trafilibyśmy na Hiszpanów, a tego chciałem uniknąć.